żydowska, to już by się 10 razy wcierpła. A ja mam takie usposobienie łagodne, prawdziwe, że aż trudno uwierzyć. Ale zaraz będzie do rzeczy, panie sędzio. Najpierw mam pytanie. Czy wysoki pan sędzia żył kiedyś ze swoim rozwiedzionym mężem pod jednym dachem? Nie? A, to nie może sobie wyobrazić, jak to jest. Otóż na przykład on mnie spotyka w przedpokoju i mówi do mnie: dzień dobry, pani Grzelakowo. A ja do niego mówię: ja nie jestem żadną Grzelakową i żałuję, że Bobrynią kiedyś była. To w takim razie dzień dobry, panno Dziubakówno, mówi do mnie. A ja do niego mówię: wstydziłbyś się, tyle lat żyliśmy pod jednym dachem, mamy dwóch dorosłych synów, a ty mi dzisiaj będziesz wyzywał od panien? Wiesz, jaka jestem, muchy nie ruszę, ale uważaj, by to krzesło nie poleciało w twoją stronę. To na następny dzień mijamy się w kuchni, a on milczy jak ta ekspedientka w sklepie mięsnym, kiedy przychodzę i pytam, czy przyszła ci rodzina. A ja do niego mówię: dlaczego udajesz własny pomnik? Tyle lat kiepa ci się nie zamykała, dzisiaj nie potrafisz byłeś w żonie powiedzieć dzień dobry. To jest sublokator, który mieszka obok i nigdy nie był moim mężem, zawsze mi mówi dzień dobry. No ale teraz to już będzie do rzeczy, pani sędziu. Otóż przyznaję się, że te meble w mieszkaniu to ja przesunęłam. Przyznaję się również do tego, że zabrałam rozwiedzionemu z dużego pokoju tapczan. Ale to tylko ze względów moralnych, panie sędzio, bo pan sędzia sobie może wyobrazić, że do takiego rozwiedzionego może ktoś przyjść z wizytką, z niemoralną propozycją, a jeżeli nie będzie tego tam narzędzia zbrodni, to będzie mniejsza seksualna wrażliwość potencjalna, rozumiem. A no właśnie, a że nie miałam nic innego co wstawić, to rozwiedzionemu zamiast tapczana wstawiłam łóżeczko dziecinne. Ale jeżeli rozwiedziony by sobie trochę nogę skurczył, to nieźle by mu się spało. A zresztą ja mu poświęciłam całe swoje życie, on mi zabrał całą moją młodość, to dla mnie na starość może skurczyć i będzie śmiesznie. Krytycznego dnia wychodzę z łazienki z umytą głową. No i rozwiedziony zaczyna mnie odwąchiwać. A ja do niego mówię: dlaczego ty mnie tak wąchasz? Przecież ja nie jestem rezetą. A on do mnie mówi: a bo umyłaś swoje kudły w occie przeznaczonym na marynatę. Przyniosłem grzybki i zamierzałem je zamarynować. A ja do niego mówię: przede wszystkim na occie nie było napisane, że to będą grzybki. Po drugie, możesz się sam zamarynować, a po trzecie, ja ci dam kudły, pilnuj swoje cztery włosy na krzyż, co ci zostało na głowie. Bo ja proszę wysokiego sądu, jak z nim mieszkałam, to dbałam o jego głosienie, bo mam różne balsamy, odżywki, a teraz mi w ogóle na tym nie zależy. Może wymyślić, będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że wysoki sąd dzisiaj wyda wyrok prawomocny dla mnie. Oznajmiam, jeżeli kwaterunek nie przyzna nam dwóch oddzielnych mieszkań, to ja albo się zastrzelę, albo się uwieszę, albo nadal będę z nim spała w jednym łóżku. Amen.